zanim zobaczycie kulisy, łapka w górę, bo te kulisy naprawdę są bonbon. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Panie Pawle, cóż to za koszulka? Na początku myślałem, że to Widzewa, ale no pan tutaj zawsze obiektywny, nigdy na jedną stronę. Reprezentacji Belgii. Reprezentacji Belgii. Znaczy to nie jest koszulka, to jest koszulka kibicowska reprezentacji Belgii. Pan jest jakimś fanem reprezentacji Belgii? Tak, jestem fanem reprezentacji Belgii, na drugim miejscu wśród drużyn europejskich. Pierwsze miejsce zajmuje Francja. Myślałem, że Argentyna, bo tam widziałem Argentyna. Niebiesko-białym twarzy, tak, bardzo ładne w swoim Argentynie kolorze. Kibicuje, to jest drużyna numer jeden. Mhm. A natomiast jak kibicuje w Europie, no to Francja, potem Belgia. No to wracając tak do Ruchu, jak pan ocenia te pierwsze tutaj przetarcia z drugą ligą Ruchu Chorzów? Miałem szczęście być na obu meczach, bo byłem na inauguracji i byłem też na meczu w Lublinie. No i podoba mi się, no super. Zwłaszcza ten drugi mecz w Lublinie, gdzie najbardziej podobało mi się to, że Ruch grając powiedzmy w otoczce ekstraklasowej, 10 tysięcy ludzi, ujmijmy to delikatnie mówiąc, nieprzychylna publiczność gospodarzy, nie przestraszyli się tego, grali ładnie, mogę mówić tylko o drugiej połowie, ponieważ GPS wyprowadził mnie na manowce i widziałem na Facebooku drugą połowę, grali ładnie, byli pewni siebie i zasłużenie moim zdaniem wygrali, więc można być tylko zadowolony, zobaczymy co będzie dalej. Co panowie, emocje opadły po meczu z motorem? Opadły, no już jest następna misja. Następna misja, no i tu trzeba tak samo podejść. No dokładnie. Fajnie, jakby podejście zawsze takie samo jak w tym meczu z motorem, nie? No. Zawsze jest takie samo, nie? Zawsze chcemy wygrać. No zawsze jest takie samo, ale nie zawsze to tak wygląda, nie? No, można tak powiedzieć. Jaka? Wiecie ten zapach tej kiełbasy? Co, zjadłeś sobie przy sobocie z rana? Nie, ale, po meczu. Ale w południe kiełbasy, słuchaj, no. Burszt, nie, no burszt, to... gadajmy tutaj, bo tutaj nam zarzucają, że godzimy za... Mówimy za dużo po polsku. A z kim ty chcesz gadać? Same Gorole. Z kim ty chcesz gadać? To z Gorol z Bielska, ja? No a to... Ale Bielsko to jest Śląsk taki, nie? Czy jak no tam Śląsk, jest? Śląsk, powiedzmy. Powiedzmy. No, ale taki bardziej... Taki no, gorolski. Polski. No bo tu z Poznania no nie pogadamy, nie? Ale tam też jest jakaś gwara specyficzna, nie? Jest taka, ale taka trochę mniejsza, nie wiem, na przykład coś typu Wuchta, na przykład, nie wiem, wiecie znaczy? Wuchta, kurde, to co, nie, no, ale powiedz co to jest. Że dużo na przykład, nie? A, Wuchta. Wuchta wiary na przykład, dużo ludzi, Wuchta, nie? Wuchta wiary. No. Patrz, widzisz, no, coś takiego. Edukujemy się. Jakieś pyry, to ziemniaki, nie? No coś takiego. Ale to zanika chyba, nie jest to tak kultywowane nie, jak na Śląsku, nie? Nie, nie aż tak, nie aż tak. Zresztą no. Kurczę, wszędzie zanika, ale my musimy na Śląsku dopuścić, żeby nie zanikło. No czasami jak te chłopacy gadają po Śląsku, no to tam nie rozumiem, nie? No jak już tak faktycznie do gotki taki fest dojdzie, no to tak jest taki właśnie, inny język dla mnie. No, tam jest taki użytkownik Hanysek. On tam właśnie strasznie do nas zarzucał nam, że nie godomy. Że nie godomy, no a my godomy właśnie. Staramy się tutaj godać, staramy, o. Ale jakby do wszystkich godą, to mnie żaden nie zrozumie, no i co? No właśnie, no, i to jest problem. Ale coraz ten, no, trochę więcej czasu potrzeba i myślę, że będziemy godać. Mhm. Nie, godać. Godać. Godać, jak, to już właśnie poznać Gorolę, jak ktoś mówi godać. No cóż no. A w to jest? Nie będę oszukiwał, skąd jestem, no proste. Goda w tej szatni w ogóle tak fest. Bo kiedyś był Wini. Wini to był taki, że tak powiem, symbol śląskości. Wini i w sumie Mateusz Bogusz. Pachu. I Pachu, ale Pachu tak mniej już. Nie, Pachu też, jak się. Znaczy umie godać, ale nie tak wiesz, to... że jak Bogusz no Mateusz się odezwie, to od razu wiesz skąd jest. Że we krwi to miał, no. Wiadomo, co chodzi. No pycik to. No, pycik to. A u nas teraz aktualnie? Szczepan dość tak. Szczepan. Ale Szczepan mało godo przed kamerą. No przed kamerą ja. Tak, właśnie ostatnio apelowaliśmy o pomoc, nie? W kulisach no, i dokładnie. Jest pomoc. No jestem tu od 10. Jest jakieś tam pół godziny, nie? Do meczu czy coś. Ja, pół godziny. No. Co było do roboty? Co było do roboty? Wszystkie te bandy poza tymi LED-owymi my rozkładali, nie wiem ile tych trytytek dzisiaj jak zaciągnął nawet, ale... Czyli ta pomoc jest potrzebna, tak jak Marcin apelował? Jest, na pewno. Jest. Także jak ktoś chce pomóc, jasne, to zgłaszacie? Jasne, w opisach na Messengera akurat. No i co, wielu się tak stawiło? Pięciu go też, tak? Chyba pięciu nas było. No, czyli kulisy mają siłę. No. Ja, mają siłę jak najbardziej. No tak Godo, jak ci jeszcze, zanim żeś to zaczął kręcić. Ja tu dwie godziny łaził po tej murawie, nie wiem jak oni to wytrzymają lotać, ale mam nadzieję, że Ruch wygrał. Mam przeczucie na 3-1. Mogę się pomylić ewentualnie w ta stronę, żeby było na 0 z tyłu, ale... Ja. Ale ogólnie musi być zwycięstwo. Boga, co ty tak w widzewskim klimacie? Jestem
I to jeszcze, jeszcze stara koszulka, fajno tak o ty. Już opierdzie dostał, że czerwono, że nie niebiesko, nie? Bogas, umacniasz zgoda, widzę, podobało ci się. Jak, taki mecz dzisiaj jak z Bełchatowem i nie w czerwonej koszulce. No w sumie... Trzeba się pogodzić. Największy rywal GKS-u Bełchatów, nie widzę tam. No tak, no. Fan klub z Bełchatowa, znasz tam kogoś? No tam chłopaku. O, i pozdrawiam, kurde, przy okazji chłopaku. Kogo ty tam nie znasz? Bogas, fajnie ci widzieć po przerwie, ty. Widzę, że ten głód dopingu po jest widoczny. Po COVID-zie chciałeś powiedzieć, nie po przerwie. Duszy COVID trochę. A, no to tak, widzisz. Ale to w sumie, słuchaj, ten COVID teraz spowodowany meczem z GKS-em Bełchatów, nie? Po części tak. Po części, po dużej części. Z taką klaurą zamknijmy to. Właśnie, obyć się zwycięstwo dzisiaj i będzie dobrze, nie? Dobra. Tak. Fajna pogoda, dobra murawka. A jak ci się podoba mecz o 13.20? No nietypowa godzina do obiadku. Ale co no. Ale taka... mecz w telewizji na żywo. Czy tak. To jest twój debiut w telewizji na żywo, takiej publicznej, no bo to generalnie no, każdy użytkownik telewizji ma dostęp do tego, nie? Zgadza się, no debiut muszę przyznać, że. Mhm. Ale jakiegoś nerwówki nie ma. Nie ma nerwówki. Widzicie, cała Polska jest najwygląda. Ty musisz dać z siebie wszystko dzisiaj. Jak musisz zawsze. Wjeżdżać jak rycerz w zbroi. Zbroi, tak jest. Ja. Jak tak patrzę na tego naszego Dormana, nie? To powiem ci. Zobacz, jak ja wiem, świeci. Zobacz, ja wiem, że to jest świeci. Właśnie nudny motyw już z nowelą, ale to trzeba docenić. Nie wolno się powtarzać. Wielu, to trzeba docenić. O Jezus! Bo tak ci bal uderzy, to się wróci do swojego stanu, ja? Coś nawet nie dygnie, pędzy piłka się przebije. No to dobrze. Masz ostatnio flow, nie, w bronieniu? Czy może jakieś do siebie zarzuty, powiedz mi? Ale trochę mam. Tam żeś miał takie, nie? Takie, jak się tam wybijał, to powiedz mi, z czego to się bierze, to takie... Nie czarowanie z kulkardem. Wtedy już wela nie była dobrze ułożona, wiesz to? Z tyłu mi ostawała i ten... Wela spadła na oczy. Ty, to my musimy mieć jakiegoś tam od razu machera, który to będzie ci ogarniał, nie? Przydałoby się ustawić za bramką kogoś. Albo żel po prostu mu tam położyć. No pod bramą. Ale jak na to rękawicami? A rękawicami, no. O, by się kleiły. Takie wiadro. Tak by się kleiły. To już po to, żeby wiesz. Tak wiadro i tak. Nie no, to co, w końcu na zero dzisiaj? Już no nie zadawaj tego pytania. Tego trzeba życzyć bramkarzowi, no słuchaj. Weź sobie jakąś czopka na głowę. Właśnie nie mam. Tu jest problem. Jak nie możesz? No to jest ta jeszcze bardziej przyciąga, nie? Nie, strasznie, ty. Ja wam pokażę w pierwszej połowie, jakbyś wolał grać, bo w sumie te słońce jest dość tak pionowo ustawione, nie? Nie ma różnicy, chyba prawo trochę pójdzie. Mhm. Nie ma różnicy. Nie wiem różnicy, to i tak będzie świecić, tak będzie świecić. Pod kogo się to wybiera? Pod bramkarza raczej, nie? Z strony? To zależy jak jest wiatr, nie? Mhm. Bo jak jest wiatr, to lepiej z wiatrem na początku atakować, bo wtedy ta piłka lepiej piłka się zachowuje dla nas. No. Mhm. No to różne czynniki. Ja widzę tutaj niestandardowy ubiór jak na mecz, ale niebiesko. Tak, na niebiesko, no właśnie. Czy to pierwszy mecz pani tutaj? Czy... Nie pierwszy, już kilka razy byłam. A jakaś impreza się szykuje po meczu, czy coś? Nie, po prostu nie miałam co ubrać. Feta za zwycięstwo. No właśnie. Feta za zwycięstwo. No to dobrze, a skąd jesteście? Z Siemianowic. Siemce, dobrze, pozdrawiamy. Z niebieskich Siemianowic. Tak idziecie na trybuna, rozumiem? Tak, jak dużo. A czemu nie na młyn? Taki kierce na młyn, to specyficznie by było, nie? No właśnie, także no, nie, na trybunę jak zawsze, także na to na trybunie rydźcie, tupcie, gośno. Ja. No. Słuchaj, to jako że to jest impreza masowa bary, to nie mogę tego przynieść. Nie możesz. Ale na pewno się jakoś odwdzięcza ty, słuchaj, za to. Ja nadzieję. Właśnie chciałem tutaj pozdrowić siemano. Fanklub z Mikołowa. Dziękujemy za bardzo. Sprawienie nam przyjemnej podróży. Nominujemy z tej strony w ogóle inne fankluby też, żeby się zaangażować. W umilanie podróży to zachęcamy, nie? Dzięki. Ale pozdrawiamy fanklub z Mikołowa, szczególnie. No, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezesie, co podpisujemy? Jakieś ważne dokumenty? Bieremy zawodników z klubu partnerskich, nie tylko. Ja? No, Ania, jak jest Ania, to znaczy, że są jacyś młodzi. Tak, oczywiście. Młodzi, juniorzy, do CLJ-ki transfery. Utalentowani? No jeśli bierzemy, to na pewno. No, Boca Juniors tak zwany. Nie, prezes ostatnio same dobre podpisy, że tak powiem. Tutaj nie ma matury. Składu? Okienko transferowe jest zawsze gorące, łącznie z temperaturą na zewnątrz. Ja. No na razie dobrze te transfery, trafione jak na razie oczywiście, w tych meczach pozytywnie, chyba nie są zawiedzeni, nie? Nie, no tutaj trafione myślę, że będą też w 100%, bo ci co jeszcze nie zdążyli zadebiutować, to jeszcze też pokażą swoją jakość. Mhm. Ale też na pewno robią ciśnienie na pierwszą osiemnastkę, czy na pierwszy zespół z ławki, także to też na pewno jest konkurencja i jeżeli jest konkurencja, to jest postęp, a jest postęp, to są dobre wyniki. Wszystko się składa, no dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Nic dodać, nic dodać.
Piękna, błękitna koszulka. 2-1, bo obstawiałam Lublin 2-1, było 2-1. A nie postawiłaś mi do kamery? No nie postawiłam, ale Łukasz Januszka był w sklepiku i rozmawiałam z nim, że będzie 2-1 i było 2-1. A wiesz, że Łukasz Januszka z Instagrama założył? Co ty gadasz? A wiesz, że to jest wydarzenie, bo synek generalnie mu potencjał na medialność? Wiem. Właśnie. A tego nie wykorzystywał? Właśnie, słyszałam. No super, świetnie, no, trzymamy kciuki. Zachęcamy do obserwowania. Muszę poszukać. Ecik 14, także to tam okay. Fajne sekundy zrobić. Dobra. No. Cześć, czym się? Tak, cześć. Dobrze wszystko, bardzo dobrze. A u was jak dobrze? Energia na twarzy jest? Hej. Witam serdecznie. I najlepszego, nie? A dziękuję, dziękuję. Na trybunę idziecie? Tak. Spokojnie oglądać chwilę, ja? No spokojnie. To wy tak tam rycycie, ja? Tak no. No, dzisiaj żeś się wziął pomocnika, tak się będzie rysował. A to jest ja? No to mój synek. Bo tam fest gośno, że tak powiem, oceniacie decyzję sędziego, nie? No po tym ostatnim meczu, ja ci powiem, nie wiem, czy to nie ruszyło. Dzień dobry, panie Żeniu. Czy był tutaj już Ecik może u pani? Na pewno był, bo był po sprzęt. Wie pani, co się z nim stało? Synek se założył konto na Instagramie. Nie może być. No, a synek jest taki niemedialny generalnie. Nie wykorzystuje swojego potencjału takiego medialnego, bo mógłby mieć dużo lajków, dużo tych polubień. I w końcu na stare lata mu przyszło podjąć ta decyzja. No ja, no może zmobilizował go syn. To teraz czas na pani Rynia na Instagramie. O nie. Jak widzowie by chcieli, to niech napiszą w komentarzu pani Rynia na Instagramie. Nie. Który to mecz prawnuszki pani Ryni? Wszystkie po kolei, miała 4 miesiące ją trzeba chodzić. A to ma 9, tak. A wyjazd już mu? Nie, jeszcze nie. No to jadymy. Najbliżej legalnie. Byliśmy na wczasach 500 km i wtedy musimy wracać, żeby dzisiaj na mecz. Co ty gadasz? Wariaty. No. Wielki Ruchu, czy ruszyła zapisy na ściankę? Zapisy na ściankę już się nawet skończyły. Już na pewno będą, oczywiście ostatnie jakieś tam spóźniarskich zapraszamy, chociaż pewnie jak będzie publikowanie tego materiału, to już będzie mocno po. Czeka nas, z tego co pamiętam, ostatnio coś 460 osób. No, wyjdzie duża ilość na metr kwadratowy, no ale tylu wspierających, więc każdy zasługuje, bo dzięki temu, że wspólnie budujemy, możemy robić takie rzeczy. I obyśmy za rok mieli podobne zapisy na podobnie duży projekt, bo chcielibyśmy robić właśnie, że oprócz kwartalnego wsparcia raz w roku taki właśnie większy projekt. Jeszcze raz apelujemy do zapisywania się do Stowarzyszenia Wielki Ruch, bo to jest realne wsparcie. No to widzę realizacja z Ekstraklasy, tak? Nie, to... Jak to nie? Złudzenie. Nie złudzenie, aż mi się piękne czasy przypominają, do których mam nadzieję wrócimy. Życzę. A wy się tak wymieniacie stacjami, że niezależnie czy TVP, czy Kanal Plus? Takie rotacje to są? Nie, jesteśmy... Każdy z nas wykonuje swoją pracę najlepiej jak umie, wszędzie, gdzie tylko może. Aha, czyli to najlepsi sami najlepsi, najlepszych biorą. Best in the best. Dobra, życzę tutaj bez błędów. Tak, najlepsze mecze to najlepsza obsługa. Tak. Panie Robercie, pięknie widzieć na meczu. A, oczywiście. Pas swego czasu TVP, Telewizji Polskiej, aktualności sportowe. No tak, ale słuchajcie, no jest taki czas, że trzeba przyjść, trzeba zobaczyć, jak ten ruch się podnosi do góry. Wierzę w to, że jeszcze dożyjemy tych czasów, kiedy razem może już z kibicami, bądź z działaczami, być może z ekipą dziennikarską będę mógł sobie pojechać na mecze pucharowe w europejskich pucharach. No pamiętam jak dziś wyjazd do Kijowa, a dzisiaj powiem wam, że między innymi jestem tutaj z legendą polskiego hokeja na lodzie, panem Wiesławem Jobczykiem. O proszę! Wiesław po raz kolejny na meczu w Chorzowskiego Ruchu. Liczymy na to, że będzie wielkie widowisko. Widzieliśmy w twoich kulisach między innymi, że jest ten ruch naprawdę na fali wznoszącej. Mam nadzieję, że taka fala będzie mu towarzyszyła w najbliższych latach, jak również innym śląskim klubom, bo pamiętajmy, śląska piłka jest jedna. Agresja i choroba przez cały mecz! Zmogę mi po zwycięstwo! Do tego meczu! Dobra, gotowi? Dobra, dawaj! Thank you.
team. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz na meczu. Już taki zaangażowany, już na płocie, o, już. No, już na płocie. Już się wyrywa, już się wyrywa. No. Dopingowanie oczywiście. Oczywiście, oczywiście. A skąd jesteście? Siemianowicz. Siemianowicz. Brawo, brawo, ty już widzę doświadczona tutaj w bojach. Pierwszy raz. Pierwszy raz? Pierwszy raz. Zaangażowana. Ja cię kręcę, no to oby jej zostało. No, tutaj kolejny Adler team. Jesteś też pierwszy raz jesteś? Pierwszy raz, no. Co to jest dzisiaj jakiś dzień? No, jak już to widzisz, tak? Pierwszy raz na śpi. Po tatusiu idzie, a piosenki po tatusiu już umiesz śpiewać? No, na szczęście nie wszystkie. Ale coś tam już umie. Coś tam umie. Rowku zrobiłam właśnie po stadionie. I co? I sprawdziłam, czy wszystkie świadczenia reklamowe naszych sponsorów i partnerów biznesowych są we właściwych miejscach. I co tam? No i donoszę, że są. Że są i na pewno, jak będziesz sobie robił tam ujęcia z drugiej strony, to warto zwrócić uwagę na jednego z naszych nowych partnerów biznesowych, który tutaj jest. Pokaż go. Tu jest obiekt Eidichtung. Mhm. I dziękujemy Emigracji z Niemiec za wsparcie, bo to tak naprawdę dzięki nim firma pojawiła się na stadionie. Pozdrawiamy Emigrację z Niemiec, ale nie tylko, Anglii, tak, Irlandię, wszystkie kluby emigracyjne, tak, bo gdyby nie ich wsparcie, na pewno nie, nic by tutaj nie wyglądało tak, jak teraz wygląda. Kurwa Mateko, fajnie was widzieć, bo się przypominają czasy Ekstraklasy. Jakby tam z Kubą wjeżdżali na meczu z Legią, jak to był taki rozmecz, to się dostaw puścili na wyrok. Były czasy, no. Ale to jeszcze przyjdzie. Ja pozdrawiam serdecznie mojego dziadka Leona, który teraz kulisy ogląda. A ogląda kulisy? Ja. No to pozdrawiamy dziadka Leona. A skąd dziadek Leon jest? Z Rudy. Z Rudy. Jako dzielnica? Nowy Bytom. Nowy Bytom. Pozdrawiamy dziadka Leona. Obserwuję poczynania kogo? Małżonka. Małżonka naszego kapitana. Musiałeś zdradzać. Wszyscy będą wiedzieć, kim jestem. Ja tu chcę incognito. Jak tam mąż się sprawuje na boisku? No, na razie miał dwie sytuacje, także bardzo dobrze. Ale nie wykorzystane. Ale przynajmniej coś się dzieje. No, musi mieć. Trzeba jakieś plusy zawsze wyciągać z każdej sytuacji. Plusy dodatnie, jak to prezes nas gotował. Dokładnie to tak. To co, jak tu typujemy, jaki wynik? Myślę, że taki 3-0, to tak spokojnie dzisiaj. O. Ale trafiłem, ale trafiłem! Ja tego nie reżyseruję jak coś. To się dzieje. To się dzieje, naprawdę. Umysz się tak. Ruch TV. Ah, Ruch TV. That's why I'm here. Ruch TV from Germany. Najlepszy YouTube kanal, channel w Polsce. Najlepszy klub, najlepszy really? Kibice. That's it. You what? You are the best. Niebieski PL, Ruch TV. Najlepszy. Dziękuję.
go na nowej tradycja. Impreza masowo, nie wolno. Wieża, wieża, ale po szpilu jak najbardziej. Pozdro do Polski. Inoru! Pozdro niebieskie Katowice. Miały być w kulisach niebieskie Katowice, co mecz, nie? No miały być, miały być. Nie dotrzymali mnie ostatnio. Nie, no spokojnie, spokojnie. Coś fajnego dostaniesz może. Co za fajnego? A widzisz, coś znowu dzisiaj robiliśmy. Ja? No dobra, no to chętnie, chętnie. Wy tam kurde, te kibicowskie media donoszą, że tam działacie. Działamy i będzie ciekawie, a na pewno jedną rzecz lada dzień zrobimy dość konkretnie i zjawimy się u siebie. Będzie konkretne info, naprawdę konkretne info. Tak zwana strefa relaksu, do której zapraszamy przed chwilami, tak i przerwa. Co tu sprzedawają? Lody i sorbety. Lody i sorbety, czyli coś idealne na dzisiejszy dzień. Upalny fajny dzień. No. Zdjęcia, ja zdjęć nie robię, ale filmuję, mogę was filmować. No dobra, ale jak będziecie się tak zasłaniać, to filmowanie jest bez sensu, wiecie? Nie zasłaniajcie się! Skąd wyście są działuszki? Do świąta. Wysłowice! Ale my już was nagrali chyba, nie? W jakichś ja okolicach. Nie, ja. Ciebie ja? Nie, ja. Ale nie daliście tego. Naprawdę. Ty na ruch! Cię. Oglądacie, jesteś najlepszy na świecie. A bez przesady, ty! Za każdym razem ja mam 3 bajtli, 9, 7, 4 oglądamy za każdym razem. Wszyscy, ja? Wszyscy my somy, no wszyscy cię oglądamy. To czym cię dalej ta pasa, żeby oglądać? Aj, najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję, dziękuję. A co tutaj idzie zostać? Wóz, ja tradycyjnie bardziej. Bigos. Wóz Bigos nawet. Ja. Haberfloki. Haberfloki tu są, ja. Wszystko jest. Kaj to muszę haberfloki. Co? Kaj to muszę haberfloki. Pod ladum. Dobra, czekam chwila. Serdecznie pozdrawiam naszego pierwszego wspierającego Dariusza Malika. No i zachęcamy do korzystania z opcji wspierania kanału, bo niebawem naprawdę będzie warto. Będzie warto, bo będą czekać na was bonusiki, które będą tylko dla wspierających kanał. Nie odpuszczą, tej gorzowy też nie odpuszczą. Bo nowy nabytek! Niebieskie tychy. Niebieskie tychy! Kiero, nie każdy się tam ulęgli. No, on jest tych, nie? Z tych, z tych. I on jest z Baterego, no. Można dodać obydwie. A mój chrześniak to jest tych, nie? No trzeba nowo ta armia zbierać, nie? To jest jego pierwszy szpil? Ja, pierwszy szpil. No. Ale ojca nie. Wylasamy z ojca nie. Wygląda mi na takiego, co jest pierwszy szpil. No. No. Czyli co, tychy zawsze z ruchem, ja? Zawsze z ruchem. Tychy muszą być. A dużo was tam jest? Bardzo dużo. Bardzo dużo, cały taki niebieski. Bizacki on. Marek, no podsumować już można ten mecz, no. Jako całość. Cóż można powiedzieć, no. Pytała się mnie Karolina przed meczem, ile będzie. Mówiłem, że 4-0, więc... Wróżka Eulalia znowu stanęła na wysokości zadania, a wszystkim oni stanęli, bo to jest... Słuchajcie, tutaj to jest, ja wiem, ile? 50? 45 stopni? No, 50, nie? Na bank. A momentami to wyglądało naprawdę zdrowo, także myślę, że rośnie nam drużyna i warto było tyle miesięcy, lat, niektórzy... Myślę się starać. Starać to kulturalne słowo. Kulturalnie. No, żeby dożyć takich wspaniałych dni jak w Lublinie, to był najlepszy moment mój przynajmniej w ruchu. Jestem tu 21 miesięcy i o takim ruchu marzyłem, żeby był jakiś, żeby był konkretny.
żeby właśnie łapały skurcze, nie dlatego, że się jest słabym, tylko dlatego, że się przebiega 15 czy 16 km, bo to jest po prostu coś wybitne i przy naszych kibicach, przy tej atmosferze, no to po prostu jeden z najlepszych momentów w życiu, a już tych momentów przez te 40 lat było, więc... Wszyscy cię kochamy, chłopak wraz z dziewczyną. Pięknie, to tak po ten twój debiut na Instagramie. Niech tak będzie. Możesz tak to nazwać. Klasa, pierwsza połowa, top. To bohater. No wszystko gra, ci, wszystko gra. I tak niech będzie dalej. Pracujemy, pokora i pracujemy dalej. Co, Kasol, co tam ci się dzieje? A, kosteczka, kurde. Kosteczka? Tygodniu był... ważnego, czy nie, liże się. W tygodniu to już był problem z tym. Dotrwałem jakoś do meczu, ale lekko zakuła. Ale będzie dobrze. A dobrze to wygląda wszystko. Tak? No. Dobrze. To są brawo, chowa. Pięknie. Swoje, trzeba trzymać formę. No. Udar. Brawo się wywał. Jeśli tatuś nie da, to ci nikt nie da. Brawo, Dury. Kosa, rozmawiałem z twoją małżonką przed kamerą i prawie strzeliłeś bramkę, rozumiesz? Tak? Nie gadaj. Kamera ma szczęście. Ale akurat w tym momencie? Tak, akurat w tym momencie, serio. Cywile z wojska, weźmy go. Dzięki Państwu. Ja już zadobam na razie. Co to taki casual? Gratulacje Panie Terze. Zobacz, ile ludzi jest. No, jest pięknie. Masakra. Ile ludzi tutaj, ile przed telewizorami. No. Ja myślę, że TVP będzie częściej nas pokazywać, no bo to jest fajne widowiska z ruchem. Kurde, myślę, że tak będą. Ale nie o 13. No nie o 13. Mam nadzieję, że już trochę później. Tak się bawią niebiescy. Hej, tak się bawią niebiescy. Hej, tak się bawią niebiescy. Hej, dawaj kasą. Kto wygrał mecz? Kto? Kto? Ej, od kiedy żeś przyszedł nowy master, to wygrywamy. Tak ma być, jademy dalej. Niebieskie piekary, pozdrawiamy. Ino niebieskie piekary. Jest tak! Na górę śpiewaj!